Witam serdecznie mojego brata bliźniaka. Teraz na tym zlocie postanowiłem nieco się wyróżnić i krótsza broda i inne umundurowanie, żeby nas nie mylono. No, jakby szkoda. Jakby nas pomylono, mogłoby być dobrze, a mogłoby być źle. Ja wiem, czy Łukasz nie mógłby dostać przypadkiem nożem w plecy na mnie i odwrotnie. Nie, raczej. Nie wiem, w moim przypadku akurat nie wszyscy lubią. Rozumiem. Powiedz mi, jakie wrażenia, znaczy wczoraj byłeś, dzisiaj do pracy, znowu dzisiaj jesteś, więc pewnie mniej wrażeń niż inni. Jak ci się rzuca nożem? Coraz lepiej. Po pierwszym zlocie się uczyłem, teraz już dużo łatwiej to wychodzi. Oczywiście trzeba sobie znaleźć własny punkt. Punkt G. Punkt G, z którego praktycznie wszystko wchodzi. To znaczy generalnie tą zasadę można odnieść do wszystkiego, zarówno do alkoholu, jak i do seksu, jak i do rzucania nożem. Tak, zwłaszcza do rzucania nożem, nie wiem jak do alkoholu. No, alkohol też musi dobrze wejść. No tak, ale później może też dobrze wyjść albo gorzej. No. Zależy kto ile alkoholu wypije. Oczywiście na zlocie nie pijemy alkoholu, absolutnie. Nie, absolutnie. Alkohol to jest rzecz bardzo niedobra, ona krzywdzi ludzi, rozbija rodziny i pamiętajmy, na zlocie tylko i wyłącznie woda źródlana i chyba z jakiegoś świętego źródełka. Tak, to święte źródełko nigdy nie wysycha, tutaj jest akurat dostępne cały czas. No i nie zapominajmy, że czasami osoby spragnione muszą spożyć paliwo rakietowe, które wlewa się do samochodów off-roadowych. Tak. Tel Awin jest to. Jakieś takie, nie wiem, opinie. Drugi zlot, weteran już jesteś. Akurat tego zlotu tak, weteran. No ale znaczy tego i poprzedniego, bo to już drugi raz. Tak, bo to już drugi raz. Teraz troszeczkę w innej roli niż poprzednio. Poprzednio jako uczestnik, teraz jako osoba techniczna w ten sposób. Ze strony technicznej świetnie, ze strony uczestnika jeszcze lepiej. Impreza teoretycznie kończy się jutro, no ale podobno. Jeszcze mamy całe 24 godziny minimum. Ja widzę, że tutaj dzieją się różne rzeczy. Na zeszłym zlocie niestety nie było okazji przeze mnie wziąć w nich udziału, ale w tym sezonie jest trochę tych imprez. Czy któraś ci wpadła specjalnie w oko? Imprez? Tak, na pewno pierwsza pomoc to jest oczywiście to co zawsze. Gdzieś tam człowiek musi uczestniczyć, no to zawsze może się dowiedzieć czegoś nowego. Tutaj oczywiście robimy dzisiaj noże do rzucania z Michałem, więc to na pewno też bardzo przydatna umiejętność, zwłaszcza w tym tydzień, w której się gdzieś tam poruszamy, czyli bushcraft, survival, umiejętność robienia swoich narzędzi, wykorzystywania tego później. Ja generalnie to skomentuję w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie miał dobry nóż do rzucania, to zawsze będzie mógł iść na grzyby i trafiać. Tak. Na przykład upoluje sobie tam pod grzybka czy coś w tym stylu. Tak, ewentualnie to nie jest akurat teraz dla wegetarian, może upolować coś innego na czterech nogach. Wiewiórkę. No. I na przykład zrobić sobie z futerka czapeczkę. Tak, to i dla tych wiewiórek. No jak ktoś ma małą główkę. Nie wnikajmy. Dobrze, wobec tego, jeżeli życzysz sobie jeszcze 2-3 słowa od siebie. Życzę sobie 2 słowa od siebie. Zapraszamy. Nie, 3. Na kolejny zlot. Dziękuję uprzejmie. Nie będę ukrywał, że doszło tutaj do małego zagubienia. Łukasz zgubił tutaj sobie jakiś gadżet metalowy i korzystam akurat z dobrodziejstw współczesnej techniki. Jednocześnie skanuję teren w poszukiwaniu metalowego, który zgubił. Jednocześnie uczę się obsługi wykrywacza metali. Wiadomo, wykrywać skarbów nie można, a jeżeli ktoś się zgubi, można próbować poszukać. Wymaga to naprawdę bardzo dużej cierpliwości, taka zabawa, bo to trzeba dokładnie skanować fragment po fragmencie. No ale niestety na razie oprócz kawałków jakiegoś metalowego szyny czy coś, kilku drutów, no element, czyli krzesiwo Łukasz na się nie znalazł. No ale nie tracę nadziei, że znajdę i cierpliwie sobie skaduję. Kolejny punkt imprezy, czyli akcja charytatywna na Fundację Myśli Królik. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Na razie nie ma chyba rzeczy, która by nie zeszła i każda znajduje swojego nowego właściciela, wzbogacając konto fundacji. Oby tak dalej. Jest trochę późno. Generalnie tam godzina, nie wiem, 19:20. Więc myślę, że patrzę na zegarek. Widzę, że konkursy trwają najlepsze. Zrobiłem sobie dłuższą przerwę na jakiś tam dziadek czy coś. A tu chłopaki rżną i jeszcze raz rżną.
Ponieważ jest godzina już tak dość późna, udało mi się namówić tą znaną wytwórczynię hamaków w Wydrze do wywiadu i tutaj zapytam ją, jak ci się szyje hamaki? Bardzo dobrze. A skąd natchnienie? Kurwa, cię to obchodzi. Dziękuję wobec tego za wywiad. A tutaj jest właścicielka Wydry, czyli pani Basia. Pani Barbaro, jak się opiekuje takimi miłymi, sympatycznymi zwierzątkami? Zwierzątkami? No. Są czasem wymagające. Rozumiem. I domyślam się, że chęć przygotowania dla niej odpowiedniego legowiska zmusiła panią do szycia tych wszystkich hamaków, tak? Owszem. No musi mieć wygodnie. Rozumiem. Zamknijcie ryja. Przepraszam najmocniej za wulgarność. Widocznie Wyderka może jest troszeczkę zdenerwowana. Ja wam dam. I ten, no, zmęczona jest troszeczkę i tak. Jeżeli wolno zapytać, jakieś plany na przyszłość? Proponuję teraz szycie może płat balonowy, hangarów, namiotów wojskowych. W planach są hamaki ultralightowe. Czy wyjdą, to jeszcze się okaże. Planami. Nie wszystko jest też realizowane. Była możliwość dzisiaj, jeszcze jest możliwość jutro zobaczenia, położenia się w hamaku, wypowiedzenia się chociaż troszkę na temat tego konkretnego modelu. Hamaka. A przyszłość pokaże. Oczywiście. Pani Wydra, ja mam takie pytanie. A pani jakie plany na przyszłość? Będę szyła trumienki. Ale jak szyć trumienki? Nie rozumiem. No jak trzeba, to trzeba. Takie czasy teraz, że lepiej uszyć trumienkę niż zrobić raptor coraz droższy. Dziękuję uprzejmie za taki wywiad. Dziękuję również opiekunce Wydry. I wobec tego mam nadzieję, że w hamaczku, który tutaj posiadam od Wydry. Ja ci tam w hamaczku Wydry, to jest mój hamaczek. No, wyszło jak wyszło z tym wywiadem, trochę może nie najlepiej, ale generalnie, jeżeli będziecie mieli okazję, zajrzyjcie do Wydry, do jej hamaczku, zobaczcie, co tam posiada i tyle. Krótka reklama. Do widzenia. Chciałem powiedzieć, że zlot poza szlakiem jest zlotem międzynarodowym. Mamy tutaj obsadę zza naszej południowej granicy polsko-czeską. Jak wrażenia po zlocie? Podoba. Był to zupełnie inny zlot. Jesteśmy przyzwyczajeni do zlotów militarnych, a był to zupełnie inny, ale też miał swój udok. Ale co to znaczy do militarnych? Że jeżeli się nie strzelają codziennie od 9 do 9, to jest lot militarny. Znaczy to wtedy jest lot militarny, jak się strzelają. No, strzela, jeździ na wielkich autach, czołgach, ale też jest to, zloty militarne są zlotami głośniejszymi. A coś miałem powiedzieć, no ale było głośno, dyskoteka, muzyka do drugiej, do pierwszej. Tak, ale to jest też troszeczkę inaczej. Czyli, ale też są to inni ludzie, którzy robią zupełnie coś innego. Także mówię, a i szansa poznania nowych ludzi. Tak? Na zlotach jak jeździmy są ludzie, których już w zasadzie tam 90% ludzi znamy, a tu byśmy poznali dużo nowych ludzi. Także jest to coś nowego, coś fajnego. Coś fajnego. A mam takie pytanie jeszcze jedno, a bariera językowa. Jak to się mówi, przy alkoholu barier językowych nie ma i każdy mówi wszystkimi językami świata. Ale polski a czeski są tak podobne, że... Ale są pewne zmiany, gdzie tam się wszyscy śmieją. Są zmiany, są różne słowa śmieszne, które po prostu jak ktoś nie wie, tak, to są właśnie takie ten, ale ma to swój urok. No bo Polacy śmieją się z Czechów, wiadomo, tam jasem nietoperek i tak dalej, nie? A z jakich słów śmieją się Czesi?
Tak to już musisz ty. Słów? No, jakie właśnie muszą polskie słowa? Se prawi drewo kocur. Ale to nie było właśnie. Nie, to chodzi o nasze jak, polskie. Z czego wy się śmiejecie? Z jakich polskich słów wy się śmiejecie? Ja się nie śmieję z polskich słów. Nie? Tylko mam problem wysłowić takie słowo polskie. Ale nie ma jakichś słów, które was śmieszą? No bo u nas tak jak mówię, no. Tam na przykład dla mnie śmieszna jest Zelena Husa. Jako na pewno są jakieś takie słowa, ale ja mówię, ja sobie nie mogę jako nic przypomnieć. Jako Czesi się Polaków boją bo Czesi nie są aż tak alkoholowi. Że mają zawsze strach, a respekt. Czesi lubią piwko sobie. Czesi są bardziej piwosze niż wódkę, także oni zawsze mają strach. Nie jest tak źle, jak to się mówi. Nie jest źle, to jest takowy strach, jako nie, że się boimy, ale... Taki wierszyk mi się przypomniał, dość obrzydliwy, z czasów komuny, ale mniejsza o to. Czyli generalnie zobaczymy się na kolejnym zlocie, mam nadzieję. Myślę, że tak, wszystko. Jak pozwoli czas, z tego co słyszałem, to w nieco większym składzie. No, w większym. Gratuluję serdecznie i dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Jeżeli chodzi o teren zlotu, wygląda on podobnie jak w zeszłej edycji, w zeszłym wydaniu. Generalnie tylko nieco pozmieniały się stoiska. Tutaj na przykład jest Prepper Sklep. Konrad zadowolony, wesoły. Tutaj mamy namiot, który udało się postawić do prelekcji, do zajęć, w razie gdyby padał deszcz. Ale i tak część imprez odbywała się. Pani Kasiu, do kamery! Część imprez odbywała się raczej w plenerze, ludzie się tam porozchodzili na swoje kółka zainteresowań, także każdy się dowiedział czegoś ciekawego. Nie wiadomo, co tam dolewają. Muszę powiedzieć, że nastrój przy ognisku cały czas bardzo fajny, bardzo wesoły. Nie ma tutaj żadnych ponuraków ani marudów. Ognisko pali się praktycznie od początku zlotu, więc generalnie zawsze można przyjść sobie coś tutaj ugotować, upichcić, ogrzać się. Poza tym moim zdaniem ognisko ma taką magiczną, jakąś pogańską moc i przyciąga do siebie ludzi. Jakoś nie wyobrażam sobie imprezy tego typu, że wszyscy kurde siedzą przy kaloryferze albo przy kuchence gazowej. Warto, naprawdę warto przyjść tutaj do tego. Generalnie odnoszę wrażenie, że to ognisko to jest taka trochę komuna, bo generalnie ktoś zapomni swojej kiełbasy, swojego chleba, dziwnym trafem się nie marnuje, zawsze trafia na ruszt i zawsze ktoś się poczęstuje. Proszę bardzo. Dzień dobry. Przed nami właścicielka, jak widać, główna projektantka, szefowa firmy Chmura Manufaktura, osoba odpowiedzialna za cały rozwój anoraku, odzieży, etc., etc. Obok jej ochroniarz, tata, przy okazji menedżer i tak dalej, osoba, która tylko pomaga, która tylko zajmuje się tutaj wspomożeniem rozwoju firmy. Ja tylko szczegóły dopracowywuję, wszystko to jest dokładnie jej robota. Chciałem też powiedzieć, że szefowa jest głównym testerem tutaj i zanim jakiś model odzieży wejdzie na rynek, ona zajmuje się jego przetestowaniem. Dzisiaj te testy wyszły jak? Spało ci jak, Martynko? Było ci ciepło? Aha. Czy jesteś zadowolona z tego anoraczka, który tato i mama uszyli? A kto szyje bardziej w firmie? Mama czy tata? Mama. Chciałem powiedzieć, że teraz już tak na poważnie. Chmura Manufaktura szyje bardzo fajne anoraki wełniane. Oni bawią się w naturalne tkaniny. Oczywiście to nie jest wasza... jedyna rzecz, którą macie w ofercie. Nie, my również zajmujemy się szyciem mundurów na zamówienie i w ogóle odzieży funkcjonalnej pod klienta, tak? Czyli kto sobie co zamówi, to sobie to dostanie. Rzeczy niemożliwych raczej nie ma. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten film częściowo robi się filmem reklamowym z lokowaniem produktu, ale generalnie nie można tutaj na tym zlocie nie wspomnieć o waszych produktach, z tego względu, że to są akurat rzeczy, które doskonale nadają się dla ludzi, którzy pracują w lesie, pracują w zimnie i tak dalej. Wełna, naturalny produkt, zawsze mnie fascynował, chociaż nigdy nie było mnie stać, prawdę mówiąc, na zakup takiego odzienia. Mam takie pytanie, jak wrażenia ze zlotu, bo to może też jest istotne. Ja jestem pod dużym wrażeniem, bo na tym zlocie zobaczyłem takie rzeczy, których jeszcze wcześniej nie widziałem.
pomieszały się środowiska kraftowe, jakieś, jak się mówi, ci zarządzanymi samochodami. Offroadowe. Offroadowe właśnie. Ja wcześniej czegoś takiego nie znałem, jest też dużo militarystów. Środowiska się mieszają, jak widać potrafią ze sobą współżyć przy jednym ognisku, także to, znaczy może nie współżyć, może współgrać przy jednym ognisku i nic złego się nie dzieje, więc to dobrze rokuje na przyszłość, każdy zobaczył coś nowego i każdy mógł się czymś podzielić. To czego mogę życzyć? Tego, żeby na przyszłym zlocie każdy, który tutaj jest uczestnikiem, siedział sobie w waszym anoraku? Byłoby nieźle, tylko nie wiem, czy damy radę, nie? To podołać, bo ludzi jest mnóstwo, ale zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, naprawdę. Ja warto. Myślę, że też warto. Czyli generalnie zobaczymy się, jak dobrze pójdzie na następnym zlocie. Oczywiście, to są dwa zloty, na które zawsze będę teraz jeździł regularnie. To jest właśnie ten poza szlakiem i drugi z Buszka w Poland. Ale pytanie, czy wasz szefowa pójdzie? Szefowa pójdzie z nami. Tak? Jak będzie ciepło, to szefowa będzie nam towarzyszyć cały czas, a jak będzie zimno, to będę tylko ja i ewentualnie moja córka. Rozumiem. Czyli drugiej osoby w firmie nie będziecie zabierali ze względu na to, że jest niepotrzebne. Nie no, Agnieszka po prostu bardzo źle znosi zimno i ona nawet jak jest lato, to śpi w zimowym śpiworze, więc... No nie jest to dla niej komfort. Nie jest dla niej komfort, dzisiaj też musiała iść do pracy. Tak, prowadzi kursy dla dzieci z trzeciem. No. Dobra, nie zabracam za tej głowy, dziękuję serdecznie za wywiad. Również dziękuję. I szefowej życzę wielu lat szczęścia, zdrowia i rozwoju firmy. I piątkę przybimy. I piątkę. Dzięki. Z organizatorów. Pan się może przedstawi, Mr. Helmut. Łukasz Helmut Słota. Zgadza się. Panie Łukaszu, nie dość, że ma pan tutaj funkcję organizatora, czyli musi pan chodzić po barańczowych ciuszkach, bardzo seksownych zresztą, kobiety pewnie tutaj szaleją. To jeszcze dodatkowo pełni pan dodatkowo w chmurze rolę beta testera. Tak, tak, jestem, jak to... Jestem szafiarką. Rozumiem, czyli model, Instagram, jestem atrakcyjny, jestem seksowny, kobiety szaleją. I nowy tak. Rok, nowa ja. No właśnie. Ja generalnie pana miłego, sympatycznego pana Helmuta chciałem zapytać tylko, znaczy nie może zapytać, tylko pokazać, bo to jest ten anoraczek właśnie z chmury, który mi się tak cholernie podoba. Tak, to jest nowa wersja, nowa opcja w ofercie chmury manufaktura. On jest szyty w wełny merino. Dużo nie powiem, bo mam go od piątku. Znaczy, ja już tam nie będę się w rzeczy techniczne mieszał z tego względu, że to akurat sobie już zobaczycie na stronach, jak chcecie, ale generalnie interesuje mnie jedno pytanie. No? Czy tutaj zmieści się piwo? Moment. I teraz padło, pierwsze crash albo beta test, czyli próbujemy teraz wrzucać browara. Para, trzeba wrzucić tu browara. Zobaczymy, no jedno się zmieści. Jedno wlazło. Ale wiem, cztery. Ja obstawiam, że cztery. Drugie wlazło. Trzecie wlazło. No, czekaj. Trzecie wlazło. Masz na stulu. Trzymaj go. Trzecie wlazło. Czwartego chyba nie uchnę. Nie. Obawiam się. Czekajcie. No nie. Ale, uwaga, w tej kieszeni to tak z 8, 6. Odpowiem tak, ja myślę, że to jest rekomendacja, która wystarczy. Tutaj nie jest nic istotnego, nic więcej ważne. Ważne jest, że można ze sobą do tego anoraka napchać zapasy na ciężkie czasy. Można, myślę, że połeć słoniny, chleb i 3 piwa wystarczą. Dziękuję wam za tego uprzejmość. Główna droga dojazdowa do obozu. Zawsze mi się pani Kasia gdzieś tu trafi, ja się bardzo cieszę. Nie, ja obstawiam, że to parcie na szkło. Media i te sprawy. Generalnie mamy tutaj zbiornik z wodą, jest tam umywalka, jeżeli chodzi o higienę, o podstawy, to nie ma problemu. Mamy tutaj taki malutki zlocik, mianowicie mamy tutaj Mordena, czyli tradycyjnie, jak wspomniał, trzy słowa od ojca prowadzącego. I mamy tutaj anonimowego uczestnika, który nam poda tutaj imię, nazwisko, PIN, adres oraz rozmiar buta. Panowie, co na tym zlocie robimy? Bo tak właściwie ja nie wiem, co my tutaj robimy, oprócz rekreowania się. Ja cały czas chodzę tam i z powrotem i cały czas coś ode mnie chce. Ale to już taki jest los organizatora. Czyli generalnie nie dość organizujesz, też to musisz robić jako twarz zlotu. Tak jest, maskotka. A na przykład najdziwniejsza rzecz, którą musiałeś zrobić na tym zlocie? Najdziwniejsza rzecz? Rozbicie tego namiotu, który przyjechał w 61 paczkach i szukaliśmy instrukcji. To była bardzo dziwna rzecz.
Jak ktoś będzie narzekał, że skręcał szafę z Ikei, to zapraszam w przyszłym roku na rozkładanie namiotu. Czyli generalnie ten namiot jest szansa, że znowu do nas trafi. Tak. Znaczy ja może tak zapytam się trochę reklamowo, trochę tak lokowanie produktu, ale skąd ten namiot w zeszłym roku? Znaczy na zeszłym zlocie był ten mniejszy, taki malutki, tam się tyle osób nie pojawiło. Znaczy nie zmieściłoby. A tutaj spokojnie w razie deszczu można było prowadzić imprezy, biesiady. Wiesz co, to jest 8 na 12 metrów? No, że tam całkiem sporo osób by się znalazło, a skąd? No, rozwijamy się, poszerzają się nasze kontakty, ludzie chcą nam pomagać, my jesteśmy otwarci na każdą pomoc. Także szkoda, że nie padało. Akurat padało, jak żeśmy go rozkładali. No właśnie, i takie drugie ważne pytanie, jak udało wam się załatwić taką fajną pogodę? To w ramach, nie wiem, gdzieś składaliście pismo, to by trzeba zapytać podanie naszego szamana. Szamana, czyli generalnie... Szaman jest aktualnie nieosiągalny. Szaman pragnie pozostać anonimowy. Rozumiem. A teraz zapytam... No po prostu się udało, no. Pogoda jest... Wiesz, równie dobrze, jakbyśmy w okresie wakacyjnym na przykład urządzili tą imprezę, mogłoby się okazać, że przyszła jakaś mega burza, ludziom by porwało te tarpy i wcale ta pogoda nie byłaby lepsza. Czy z tego wynika, że październik to taki miesiąc akuratny? Kwiecień, październik, sezon, jeszcze nie burz. Wiesz co, na przykład w zeszłym roku to żeśmy, nie wiem, w październiku, koniec października też jeszcze w lesie na przykład byli na nockę i było ciepło. Że to różnie bywa z tym październikiem, więc to nie ma tak, nie ma reguły teraz. No, jakby popieprzyło nie było, się w tej pogodzie. Jakby nie było październik, to nie piździernik. Tak dokładnie tak. To teraz mam takie tradycyjne przesłanie, które chciałbym, żebyś ogłosił. To powiedz coś śmiesznego do kamery. Coś wystarczy. Śmiesznego. Wystarczy. Tak, ram pam pam. A no właśnie, chciałem powiedzieć, skąd ten hit, może tutaj zapytam, tak. Skąd ten hit, znaczy czy to rapapara się podobało, bo to było puszczane co chwilę, wszyscy wczoraj słuchali i tak dalej. Mega fantastyczna. To znaczy, chodzi ci o ten film, który wrzuciłeś u... Leśnych? Nie, chodzi mi o to, jak o piosenkę wczoraj, chodzi mi o wczorajszą piosenkę Rapapara, która non-stop leciała i która była, wydaje mi się, takim hitem tego zlotu. To nie kojarzę, to musiałem być poza zlotem. Byłeś poza szlakiem. Poza szlakiem. To bardzo wpada w ucho. Nawet jak żeśmy zaczynali coś ogłaszać przez mikrofon, to zaczynało się zawsze od tradycyjnego Rampampara. To teraz zapytam, jako uczestnika takiego zupełnie niezwiązanego z organizatorami, który raczej małe szanse, że dostał małą kopertkę i powie coś niedobrego. Jak wrażenie? Wrażenia super. Wystarczy obrócić kamerę i zobaczyć twarze tych ludzi. Wszyscy zadowoleni. Zlot, mega super sprawa i wielki szacun dla organizatora, który się tam aktualnie znajduje. Dlatego pana o bardziej opływowych kształtach. Dokładnie. W trójkę nie chcę go obrażać, bo jest aktualnie na diecie. Rozumiem. Jest jeszcze cała masa w ogóle osób technicznych, dokładnie, którzy przyjeżdżają tu za Friko, dostali po prostu koszulkę tylko zlotową i przez 3 dni tutaj stawiali namioty, nosili, kopali, przycinali, zbijali, że to też jest tak... Taki non-profit generalnie. Znaczy generalnie robią jako ci wolontariusze. Tak, jako szósty pułk murzynów do roboty. Także przepraszam cię najmocniej, kurde. Tu na przykład jest kolega z szóstego pułku murzynów do roboty. Dobra, bez tych ludzi to by się nie udało po prostu. Dziękuję serdecznie, wobec tego do zobaczenia na kolejnej edycji Zlotu Poza Szlakiem. Mam nadzieję, że w nie mniejszym, a zdecydowanie większym gronie. Czwarty Batalion Murzyński. Dokładnie. Poza Szlakiem. Czy też ten miły pan, który akurat ma brata daltonistę i wszyscy go kochają dlatego, że jest rudy. Nie, wręcz przeciwnie. Nikt mnie nie lubi. Ale jak to nie? Przecież mówiłeś ostatnio, że Hoffman cię lubi bez daltonisty. No ale daję mu 5 dych, żeby to mówił. To ja ci mogę powiedzieć, ja cię będę lubił za 3. 3 dychy? Mhm. Dojdziemy do skutku? Nie warto. 2,50. No bierę, no pewnie. Zawsze to będzie pierwszy hajs z YouTube'a. Pierwszy. Takie pytanie mam, bo jako doświadczony tam bushcraftowiec, survivalowiec i tak dalej, to nie będę cię pytał o pierdoły. Ale powiedz mi, czy nauczyłeś się wczoraj porządnie tańczyć do Rampampara? Nie tańczyłem do Rampampara. Chciałem swoje przeboje, ale zostałem zbanowany. Ja cię pierdzielę. Czyli generalnie domyślam się, że na przyszły zlot przyjeżdżasz z własnym bumboxem. Ja mam układy taneczne ogólnie i tutaj nie pozwolono mi wykonać układów tanecznych. Przerwano w połowie, dlatego ja mówię kategorycznie nie poza szlakiem. A ja powiem tak, a jeżeli te 2,50 z powrotem wróci do twojej kieszeni, da się zmienić zdanie? Nie, 2 złote. Dwa, czyli 50 groszy jednak zostanie jakiegoś tego. Ty coś zostawiłem? No, źle policzyłem. Myślałem, że dałem ci mniej. Nie? Poszedłem po bandzie. Znaczy załóżmy, że jeszcze że cokolwiek dostałem od tego, bo na razie to są wirtualne pieniądze, czyli generalnie robimy... To tak jak te w banku. No, robimy spokojnie sobie przelew. Dziękuję uprzejmie, zobaczymy się na przyszłym zlocie.
No ja nie wiem. Trudno nie wspomnieć jeszcze o wczorajszym konkursie na kierunkowskazy. Widzę, że wykonano ich tutaj zupełnie dużo i naprawdę niektóre są bardzo sympatyczne. Najbardziej podoba mi się ten. To jest po prostu artyzm. Pozostałem oczywiście, też nic nie brakuje, ale tutaj widać, że ktoś spędził naprawdę czas i ma do tego talent. Na samym wzlocie też były dostępne tabliczki, także można było sobie spokojnie zrobić swój własny kierunkowskaz. I te kierunkowskazy zostaną zachowane i trafią zapewne na przyszły zlot, żeby uzupełnić kolekcję. Zobaczcie też, że mamy tutaj ludzi z całej Polski. A jak wspomniałem, nawet nie tylko z Polski, bo i nasi bracia z Czechów i podobno jakiś Anglik też u nas urzęduje. Tutaj chciałem zacząć wywiad z Wikingiem z lasu od przeprosin. Wikingu, ja cię bardzo, bardzo przepraszam za tą kuchenkę, że wyszło jak wyszło. Jest mi bardzo przykro i obiecuję ci, że więcej ta sytuacja się nie powtórzy. Znaczy, mam taką nadzieję, że następnym razem, gdy będziesz bardziej cierpliwy, aby cokolwiek dostać. Rozumiem. Nawet w nos pstryka. Ale nie, tak naprawdę to co? No nic się nie stało. No, właściwie to nie chodzi o to w tym wywiadzie. Chciałem cię tylko przeprosić na wizji. A, żeby oficjalnie, nie... No. Oficjalnie. Nie, no, no fajnie, co nie? Dobry ciebie. A to, że człowiek dostanę w ryja, czy nie, to już poza kadrem. Generalnie... Zasłonimy? Dobra. Sprawa jest tego typu. Powiedz mi, jesteś tutaj po raz pierwszy. Tak. Co cię zachęciło, żeby tu przyjechać, oprócz namów kolegów? Znaczy, namowy kolegów mają bardzo mało do znaczenia, bo to wszystko, co robię, to jest moja decyzja. Obiecałem sobie, że gdzieś wyjadę, żeby spotkać się z ludźmi, których widzę, nie widzę w sumie, a tylko czytam ich tam komentarze czy coś, żeby można było się spotkać z widzami, ale i przede wszystkim poznać takich youtuberów jak ty. No ale przecież my się znamy. Taki Morgan tutaj sobie lata, co nie? Ale przecież Mordena też wcześniej znałem. Guten Morgen. Nie, Mordena widziałem, ale to było tak bardzo ciemno w nocy, że tylko ta arabska broda gdzieś tam się rzucała w oczy. No tak, on wtedy był w pracy i miał tylko bardzo krótko. Tak, czas, on bardzo krótko i nie było możliwości nawet dobrze porozmawiania, zapoznania się. Jest tu parę bardzo fajnych ludzi, których znam i szanuję. A poznałem jeszcze więcej. Jesteś tutaj od środy, od czwartku, jeżeli dobrze pamiętam. Generalnie z tego, co słyszałem, jesteś osobą, która tutaj zyskała sobie ogromną wdzięczność i szacunek ze względu na to, że bardzo mocno uczestniczyłeś w budowie tego obozu. Znaczy, no... Ja, jeśli w ogóle śledzisz mój kanał, Staruch Wstrętny, to dobrze wiesz, że lubię cokolwiek budować, stawiać, dlatego bardzo chętnie przyjechałem, żeby też tutaj coś postawić, pomóc i dać siebie wszystko, co nie? Z tego, co wiem, jedyną rzeczą, której nie stawiałeś, to nie postawiłeś flaszki, bo jesteś osobą, która... Wróć! Jesteś osobą, która nie postawiła tutaj jakiegoś bardziej mocnego płynu, na przykład do mycia naczyń czy coś, bo jesteś osobą, która nie nadużywa. No ale że nie piję, to nie znaczy, że nie mogę postawić. Ale powiedz mi jedną rzecz. Jak żyjesz w tym kraju? Jak człowiek, który nie nadużywa alkoholu, który nie używa alkoholu, daje sobie radę? Siedzę w lesie. Zobaczcie, jeżeli macie problem z alkoholem, to idźcie do lasu, tam alkoholu nie ma. No chyba, że będziecie destylować z szyszek. Wodę z brzozy. Że będzie... Jak on ma umieć postawić flaszkę, jak nawet czajnika nie umie postawić na kubek. Muszę powiedzieć, że komendarz Mordena był tak złośliwy, ale był że słuszny. Aż po prostu tak mu wbił szpilę, że aż tutaj pojawiła się rana. No, tego na szczęście nie widać, zaraz będziemy tam. Ale był słuszny, no nie będzie ma. Powiedz mi, czy widzimy się na następnym zlocie? Tak, oczywiście, na wiosennym zlocie jak najbardziej jestem. Teraz już wiem, że warto tu przyjechać. Jest to fajna inicjatywa, spotkanie różnych ugrupowań ludzi, nie tylko tam. Nikt nie przeważa niczym, nikt się niczym nie wywyższa swoją pasją, każdy ma swoją i każdy to szanuje. Świetni ludzie, świetna organizacja, bardzo mi się podobało, także ja zapraszam was, a... Wy przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, no i ja też tu będę, co nie? Wiesz, co ci powiem, ponieważ Polska słynie z przysłowia, że tym chata bogata, co ukradnie tata, chciałem zapytać, co wywozisz z tego zlotu oprócz wielu nagród? Chciałem wywieźć nawarę Wikinga, ale nie weszła mi w plecach. Rozumiem, czyli generalnie jest szansa, że na przyszły zlot weźmiesz po prostu większy plec. Większy plecy. Albo mniej rzeczy. Rozumiem. Mam jeszcze takie pytanie, coś od siebie i kończymy wywiad, bo inni czekają.
To oczywiście chciałem ci podziękować. Nie że, za co. Że tak bardzo przez te ostatnie 3 dni bardzo drażniłeś moją osobę. Dziękuję, że mogłem wystąpić u ciebie na kanale. Bardzo mi miło. Wiecie, jaki jest ten tekst na podrym? No i co? Widzimy się gdzieś tam kiedyś w Polsce. Dokładnie. Po co strzepić jezior, trzeba po prostu działać, a nie gadać. Generalnie pozwolisz, że wymienimy uściski na wizji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie.